Witajcie w 14 dniu naszej podróży. Dzisiaj mija 2 tygodnie. W sumie to jutro mija, bo jutro jest sobota, dzisiaj jest piątek. Ale jest 14 dzień naszej podróży. Spało nam się świetnie, naprawdę. Tutaj cichutko było, bezpiecznie. Także jedziemy dzisiaj jeszcze do Monte Carlo, bo bardzo nam się tam podoba. Kasia już gotowa. Jest która godzina? Nie wiem, grubo po 9. Po 9. Jak widzicie, zbiornik nam się przepełnił. I żeśmy tutaj zrobili troszeczkę brzydko. A to tylko szara woda. Ania ma sukienkę ze spodniami, wygląda bardzo obciachowo, ale to nic. Nadia tam się bawi i jedziemy do Monte Carlo. I może uda nam się ten pałac zwiedzić, a o 11 jest zmiana wartowników. Jak zdążymy, to będzie fajnie. Jesteśmy właśnie w ścisłym centrum Monte Carlo. Dwa albo trzy piętra pod ziemią. Tutaj jest taki parking. Parking płatny oczywiście, zaraz wam pokażę cennik, jak będziemy wychodzić. Rozkładamy się, bierzemy dzieci, będziemy albo szli na pieszo, albo windą. Zobaczcie, tutaj jest ładowanie baterią od drona, baterii od GoPro. Także jestem mobilny, mogę sobie teraz iść i w plecaku będzie mi się ładowała bateria od GoPro. A to wszystko dzięki tej przejściówce, która była w zestawie z dronem. Tak to wygląda. Zobaczcie, jakie tu fury stoją. Ferrari. Tutaj kolejne Ferrari. Przepiękne. A tutaj mamy Lamborghini. Zobaczcie, jakie to jest szerokie. Silnik widać za szybą. To jest przepiękne. W ogóle coś tu się ładuje. Chyba jest na prąd. Kabelek wystaje. No, Ania, nie dotykaj. Nie dotykaj, bo się jakiś alarm jeszcze włączy. Przepiękne. Szkoda, że tu jest tak ciemno, bo by ładnie się prezentował. A takie są rejestracje w Monako. Takie malutkie. I ogólnie bogactwo. Ja troszkę kaszę, a troszkę nie kaszę. Dobrze, będziemy mieć lody. Jedziemy na powierzchnię. Zmieściliśmy się. Kasia, tam chyba poziom RC. RC albo A. Ale teraz jesteśmy gdzie? Na B jesteśmy. Byliśmy na C. Weszliśmy jedno piętro na pieszo. Jedziemy na A, bo tutaj łazienka była. I to jest parking przy takim hotelu. Zaraz wam pokażę cennik. Mamy tutaj pierwszą godzinę, 2,40 euro. Potem coś tam, godzina 30, 3,50. Od godziny 45 do 2 godzin 5,50. Ale ogólnie chyba cały dzień ticket 25 euro. Nie wiem, nie znam się tutaj na francuskim. Jeszcze pokażę naszą lokalizację i zapiszę sobie, żebyśmy wiedzieli, gdzie wracać. Chcecie kupić mieszkanie za 62 metry kwadratowe, 2 miliony 750 tysięcy euro. Euro! Tutaj mamy całą galerię handlową w kształcie nerek, albo czegoś tam. Dzisiaj odbywają się tutaj rajdy samochodów wyścigowych i mamy problem z przedostaniem się do pałacu. Niektóre drogi są po prostu pozamykane i nie chcą nas przepuścić. I mamy, dzisiaj jest 26 Grand Prix de Monaco, 24-27 maj 2018. To są ceny biletów. No jak widać, drogie, 220 euro. Najdroższe za 800, widzę 800 euro. A to jest cały tor. Szukamy drogi do pałacu. Jak widzicie, fajna multimedialna mapa. Just ahead of Victor Freestill.
przechodzimy tajnymi, sekretnymi ścieżkami, o których nikt nigdy nie wiedział. Doszliśmy do ogrodu japońskiego w Monte Carlo. Takie jest wejście tam. Jest dzisiaj bardzo głośno, bo te samochody sportowe tak hałasują. Wczoraj było cicho, tak po 17, jak tu byliśmy. I co znalazłaś, Nadia? Małe rybki. Są małe rybki, super. Ten most jest związany. No bo tutaj chyba nie można wchodzić, a ty weszłaś. Są ryby, tutaj je najlepiej widać. Tata! Tata, siku! Są tu rybki? Są rybki. Ania nie wzięła siatki, ale i tak tutaj nie będzie można było łowić. Co chcesz, Ania? Łowić. Ale przypłynęły ryby. Zobaczymy? Do jedzenia, no. Diabła by mnie. Piękne. Diabła. Diabła by mnie normalnie. I darmowa woda. Gdybym tylko miał baniak ze sobą. Myjcie rączki. Możesz sama. Niestety przez ten rajd nie możemy dojść do pałacu tą drogą. Do godziny 15 jest wszystko zamknięte, dlatego po 15 wyruszymy, a teraz się posilimy. Smacznego bułeczka z szynką i serkiem. Nie. Kasia znalazła fajną nakładkę na telefon, która ma gwiazdki, które opadają. Czekaj, Ania, odwrócimy. I teraz. Ale mi uciekła. Daj na... Zaraz, zaraz. Poczekajcie, pokażemy tylko, jak fajnie gwiazdki spadają. Tylko nie wiemy, do jakiego modelu telefonu to jest. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach. Leżymy sobie z Nadią i odpoczywamy. A nad nami lata bąk. Bąk. Możemy się dołączyć? Tak. W tym ogródku japońskim jest zakaz jedzenia. Myśmy się najedli, ale my tego nie wiedzieliśmy. A przed chwilą przyszedł ochroniarz i wyzwał innych, że jedzą. To jest cała tablica. Aha, jest... Nie prowadzić psów. Aha, zakaz z psami, zakaz jedzenia, a myśmy się najedli. Także przepraszamy za ten wyczyn. A tutaj mamy takie piękne auta, zobaczcie. Tata, nie możesz kamerować. Czemu nie mogę? A bo idziemy na lody, dobra. A tutaj mamy alejkę salonów samochodowych. Tutaj mamy Mercedesy. Zaraz będą McLareny i Ferrari. Tu jest McLaren. Tam też. Trochę się odbija od szyby. Ale coś tam widać. I mamy salon Ferrari. Kupiliśmy sobie lody, takie specjalne lody dla dzieci, otwiera się. Z żelkami. Z żelkami, a Kasia ma sałatkę. Merci. I teraz tak, wyciska się po prostu loda. I się liże. I się liże, a na dole są żelki, pokażenia. A na dole są żelki. Masz lodę. Ja chcę mam kawę. Za 4 lody i sałatkę daliśmy 13 euro.
I dotarliśmy na plażę. Tutaj jest już o wiele więcej osób dzisiaj. Zobaczcie. Ale to jeszcze nie jest to, co w sezonie letnim. Nadia. Cześć. Jest 15:13 i mieliśmy iść do tego pałacu, ale dzieci jak zobaczyły wodę, no to już chcą zostać na plaży, więc ja muszę teraz wrócić do samochodu po stroje kąpielowe i po ręczniki. Także wracam do parkingu podziemnego. I został otworzony tor, po którym się ścigali. Także mnóstwo turystów teraz tutaj zwiedza ten tor. Są ślady właśnie na zakrętach. Ładnie to wygląda. W zwykły dzień to tu jest normalna ulica, tutaj normalnie samochody jeżdżą. A 6 lat temu jak tutaj byłem, to jechałem tędy właśnie tą drogą Deu Nubirą. Także moja Nubira, można powiedzieć, że była na torze rajdowym. Wszyscy sobie robią zdjęcia. A tak wyglądają trybuny. I dotarłem. Biorę siatkę z ręcznikami i na plażę. Rozbiliśmy się w cieniu przy płotku i ja idę się kąpać. Nadia już jest. Ciepła woda? Nie, to zobaczyć jak się rozgadzają. Ciepłe kamienie w zimne kamienie? No. No to chodź. I właśnie wróciliśmy do naszej przyczepy, ja tu wchodzę, a tu mnóstwo mrówek. Także przyczepa stała 2 dni i już się mrówki fajnie zagnieździły. Zobaczcie jak tutaj chodzą.